Wyjeżdżają do różnych zdarzeń, w każdych niosą pomoc, ratują życie. Strażacy ochotnicy z Bątkowa Kościelnego mają samochód, który ułatwi im działania. Z naszą kamerą towarzyszyliśmy im przy usuwaniu wiatrołomów. Podnośnik wykorzystujemy przede wszystkim podczas wiatrołomów, tak jak w tej sytuacji. Pomaga nam przy zerwanych dachach, usuwaniu konarów, drzew zalegających, czy nad liniami energetycznymi, czy nad dachami domów. Wóz strażacki w gratisie z 18-metrowym wysięgnikiem strażacy otrzymali od PKN Orlen. Jak zaznaczają, trudno byłoby im pozyskać środki na zakup takiego samochodu. Jest to samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny z koszem o dźwigu 300 kg, wysięg roboczy 18 metrów. Na podwoziu samochodu ciężarowego Star 266. Samochód został nam przekazany nieodpłatnie przez zakładowo Straż Pożarną Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Samochód znacząco ułatwia pracę strażakom, znacznie zwiększa możliwości jednostki w wyjazdach do zdarzeń losowych i poważnych interwencji. Dla nas, jako dla samorządu gminy, też ten samochód będzie bardzo przydatny, bo bardzo często zdarza nam się, że przy różnego rodzaju podcinkach drzew, usuwaniu szkód, no musimy korzystać z wynajmować firmy w tym celu. To w tym przypadku, w momencie kiedy mamy samochód na stanie straży z wysięgnikiem i amboną, rozwiązuje to nam wiele problemów. No na pewno jesteśmy jako samorząd i tu jako jednostka OSP Bątkowo-Kościelne, bo trzeba naprawdę tutaj druhów pochwalić, chyba wyjątkiem czy jednym z wielu, niewielu wyjątków na mapie Mazowsza Płockiego. Dodajmy, samochody z wysięgnikiem to jedyne takie auto w jednostkach OSP na terenie gminy Brudzeń Duży i trzecie w powiecie płockim.